Dzisiejsza liturgia daje nam do medytacji psalm 24. Jest to hymn na rzecz Stwórcy. Słyszymy tutaj prośbę, jaka jest skierowana do Pana Boga, aby być człowiekiem czystego serca, nieskalanym, aby moja dusza nie lgnęła do marności. Człowiek, który woła do Boga, ma świadomość, że nie jest to obojętne, jakie życie prowadzimy, w efekcie którego albo do Boga dotrzemy, albo się z Nim połączymy, albo nie dotrzemy. Potrzeba nam czystego serca, potrzeba nam działalności Pana Boga, abyśmy porzucali starego człowieka w naszym życiu. Nie jest to obojętne. I psalmista z całego serca woła do Boga, żeby wiedząc, co jest potrzebne do tego, żeby z Bogiem się połączyć, żeby wejść na Jego górę, żeby obcować z Bogiem, prosi Go o te wszystkie dary i ma świadomość, że jest to działanie Pana Boga, że nie jest to w naszej mocy, że nie są to nasze starania i nasze dobre uczynki, tylko jest to łaska Pana Boga, że daje nam serce, które jest czyste, które pragnie Jego, które coraz bardziej się oczyszcza i które coraz bardziej pragnie Pana Boga, które ostatecznie na pierwszym miejscu ustawia chęć zjednoczenia się z Bogiem, wejście na górę Pana, czyli obcowanie z Bogiem.